Szczęść Boże, coś wam powiem. Pan Wieczernik przygotował swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Tak śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych. Bo tak postępuje Bóg wobec człowieka. Jest spragniony bliskości i obecności. Człowiek jest zbyt zajęty sobą, jak dziecko pochłonięte zabawą, nową zabawką. Nie widzi nic, co się dzieje wokół. Nie słyszy wołania, bo teraz jest czas igraszek. Tak niestety dziś to wygląda, że przy niezliczonej ilości zajęć mamy tyleż samo wymówek, by na chwilę się zatrzymać. Jezus ukazuje w tej przypowieści karykaturę pobożności uczonych i faryzeuszów. Jeden z nich westchnął, że to będzie piękne spotkanie, kiedy wszyscy zasiądą do stołu w Królestwie Bożym. W odpowiedzi nie dostał potwierdzenia swojej myśli, lecz usłyszał, że wcale nie doświadczy tego szczęścia. Żaden z zaproszonych nie skosztuje mojej uczty, daje się słyszeć w przypowieści. Bo owszem, dzień wejścia do chwały nieba będzie wielką radością. Jednak poprzedzi go dzień sądu. Wtedy okaże się, kto jest godny, a kto nie załapie się do środka. Najczęściej wyprawiając przyjęcie, zaprasza się swoich znajomych i bliskich. Bo kogo? Jeżeli jednak nikt z zaproszonych nie zdobył się na szczerość, to wymyślał na poczekaniu jakieś inne zajęcia. Bo być może znudziło mu się towarzystwo gospodarza. Przekładając to na praktykę uczestniczenia we mszy świętej, widzimy to doskonale. Jak łatwo zostać w domu albo wybrać się w jakieś niezwykłe miejsce, ale nie do kościoła. Przecież msza jest co tydzień, a wycieczka może się nie powtórzyć. Chcąc pracować kolejny tydzień, poświęcę niedzielę na odpoczynek. Przyjmuję swoich gości, więc nie mogę ich zostawić. Takie właśnie tłumaczenia słyszę w konfesjonale. Ludzie sami okradają się z łaski, jaką daje sakrament Eucharystii. Rezerwują czas dla siebie. A tak mijają miesiące i lata. I nagle się okazuje, że jest za późno, by nadrobić stracony czas. Chcemy wskazywać drogę innym, a sami często schodzimy z tej, która jest właściwa. I człowiek trzeźwieje, gdy znajduje się na manowcach. Jedno, do czego prowadzi nas ten fragment, to pytanie postawione każdemu z nas. Czy my wierzymy naprawdę w życie wieczne? Bóg nie po to stworzył człowieka i dał mu życie, by spędził kilkadziesiąt lat na ciężkiej pracy, na budowaniu domu i scalaniu rodziny, a po wszystkim rozpłynął się w nicość. To wszystko, co pochłania większą część naszego życia, tak właśnie zostało zaplanowane przez Boga, żeby właśnie prowadziło nas do życia wiecznego. Do tego potrzebna jest jednak duchowa dojrzałość. Inaczej tylko obrażamy Stwórcę, jeśli topimy się w sprawach doczesnych. Bóg przygotował dla ciebie ucztę. Ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz do życia. Ma największy dar, swoją miłość do ciebie. Bezpieczniej jednak jest sięgnąć po to, czego się potrzebuje samemu i kiedy się chce. Nie jest się przecież wtedy od nikogo zależnym, ale jakże wiele wtedy tracimy. Każdemu może się zdarzyć, że odtrąci Boga i Jego dary, bo są ważniejsze sprawy, którymi należy się zająć. Pamiętajmy jednak, że miłość zabiera wszystko i daje wszystko. Tylko czy ty masz odwagę, by wszystko stracić dla Jezusa, by wszystko zyskać na nowo? Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.